my! Rafale, tak się zaczyna każdy okres przygotowawczy od badań wydolnościowych. To taki ważny obowiązek przed tym, żeby zacząć na poważnie trenować przed ligą. Zgadza się, za każdym razem jak wracamy z urlopów, zaczynamy od badań. No jest to ważny element. No pokazuję trenerom, na jakim pułapie jesteśmy, tlenowym, beztlenowym i różne tego typu rzeczy. Także my też wiemy, też dostajemy informacje o naszym organizmie, jak się zachowuje w czasie wysiłku. Jakubie, to się chyba nie różni w żadnym klubie. To dla ciebie drugi dzień w Pogoni Szczecin i testy na początek przygotowań. To chyba ważne, żeby solidnie zrobić, bo potem ma się wymierne wyniki. W każdym klubie na początku okresu przygotowawczego robi się takie testy po to, aby do każdego zawodnika indywidualnie dobrać obciążenie na ten okres. Ja, nikt chyba nie lubi tych okresów przygotowawczych i wiadomo, dla nas najprzyjemniejsza jest gra, no ale nie oszukujmy się, trzeba przepracować solidnie obóz i przygotować się do ligi. Te dwa tygodnie udało się odpocząć, czy to jest po prostu chwila oddechu i znowu powrót do tego, co było cały rok, czyli do trenowania i do grania w lidze już całkiem niedługo? No, uważam, że dwa tygodnie to jest optymalny okres odpoczynku. Na pewno każdy w tym okresie chciałby mieć dłuższy wypoczynek, ale myślę, że to jest optymalny okres. Każdemu odpoczęła głowa. Myślę, że fizycznie też każdy zdecydowanie lepiej teraz wygląda. No i zaczynamy pracę. Takie pierwsze twoje wrażenia z szatni Pogoni Szczecin? Zdążyłeś się wczoraj poznać z nowymi kolegami, odbyć pierwszy trening, wszystko pozytywnie? Jak najbardziej wszystko pozytywnie. Myślę, że z każdym dniem będzie jeszcze coraz lepiej.